Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na naszym nowym kanale Na Zdrowie. I dzisiaj poniekąd wywołana trochę do tablicy, bo znajomy Piotr Łysoniewski ostatnio pokazywał, jak robi sam proszek do prania, a Beata Pawlikowska z kolei pokazywała, jakiej chemii używa bardzo świadomie, oczywiście dobierając u siebie w domu. I spoglądając na ilość dobrych ekoproduktów, jakie ona używa, pomyślałam sobie, że chyba czas na to, żebym ja pokazała to, czego ja używam. To są trzy produkty, które u nas w domu służą do mycia, czyszczenia. Czyli to jest jak gdyby nasza chemia domowa. To jest soda oczyszczona, która ma właściwości lekko żrące, dlatego bardzo dobrze czyści, neutralizuje kwasy i pochłania zapachy. Jest ocet, bardzo dobrze Wam znany, który też ma oczywiście rewelacyjne właściwości czyszczące, z tym, że przy occie trzeba uważać na powierzchnie woskowane, na aluminium, na powierzchnie aluminiowe i nie wolno łączyć go z wybielaczem. Ale oczywiście jest zdrowy w odpowiednich ilościach. Dla nas to też zdrowy dla środowiska, przyjazny do środowiska. To są te dwie rzeczy, które też połączone robią świetną pastę, na przykład do czyszczenia grzyba czy przebarwień w fugach. Polecam. Jest też jeszcze trzecia rzecz, której używam. To jest koncentrat uniwersalny z firmy Natural Sunshine. I powiem Wam tak, że trochę się zdziwiłam, jak spojrzałam, że ja używam trzech rzeczy i one mi zastępują wszystko. Ten koncentrat jest genialny do wszystkich zabrudzeń organicznych, więc tam, gdzie zabrudzenia są mineralne, na przykład taki mocny, nie wiem, stary kamień gdzieś, to wtedy biorę po prostu ocet i on sobie z tym świetnie radzi. Spłukuję na przykład toaletę, bo my mamy twardą wodę, na noc octem, zapach z octu bardzo szybko wyparowuje, ulatnia się i rano mogę wyczyścić toaletę, jest wszystko załatwione. Więc tam, gdzie ocet i soda nie mogą być użyte, na przykład, to używam tego koncentratu. Do czego on służy, to lista jest bardzo długa, Wam powiem. Łatwiej by było chyba powiedzieć, do czego nie służy, albo z czym sobie gorzej radzi. No to tak jak powiedziałam, z zabrudzeniami mineralnymi. Ale generalnie to jest preparat, który czyszczący, który nie zawiera całej tej strasznej chemii, czyli nie zawiera azotanów, fosforanów, boranów, kwasów organicznych. Jest całkowicie biodegradowalny, przyjazny dla nas i dla środowiska. Możemy go zatem używać w naszym domu. Począwszy od podłóg, przez mycie naczyń, zmywarkę, cały sprzęt w łazience, kuchnia. Ja go używam też jako spryskiwacz, rozcieńczam go w wodzie jako spryskiwacz w samochodzie, myję nim samochód, myję kamienie na zewnątrz. Do szkła, do srebra, do mycia owoców. Uwaga, tutaj ciekawostka, do mycia owoców. Można go dodać do kąpieli, do mycia rąk. On ma pH zbliżone do naszego pH skóry, czyli 6-6,5, więc można by wyliczać tych zastosowań bardzo dużo. To jest bardzo skoncentrowany płyn, jego jest przezroczysty, z bardzo delikatnym zapachem, jest bardzo, bardzo wydajny. Gdyby przyjąć to, co tutaj producent mówi na opakowaniu, że na litr wody wystarczy dodać od 4 do 8 kropli tego koncentratu, żeby mieć płyn do mycia szyb, to z tego niecałego litra mielibyśmy 750 litrów płynu do mycia szyb. Tutaj jest dosyć szczegółowo opisane, jak go dawkować. I tutaj są te dawki, tak jak powiedziałam, płyn do mycia szyb, 4 do 8 kropli. Na 4 litry wody, myjąc podłogę, wystarczy łyżka stołowa tego płynu. Do zmywania również. Ja powiem Wam szczerze, że 2,5 roku temu, jak sięgnęłam po ten koncentrat, to ja go używałam jako odplamiacz, bo jest rewelacyjny, i używałam go do mycia szyb. Bo to gdzieś tam usłyszałam, że jest dobry i tak naprawdę się nie wczytałam. Co? I w miarę jak zapominałam kupować tabletki do zmywarki, albo proszek do białego, bo miałam do kolorowego, albo zapomniałam przez tydzień kupić płynu do spryskiwaczy, to za każdym razem zadzwoniło mi, no dobra, mam koncentrat, no to spróbujemy. I okazuje się, że teraz wyeliminowałam całe te stosy butelek, bo wiecie sami, że jak wejdzie się do sklepu chemicznego, to tam mamy dziesiątki pozycji. To do mycia podłóg takich, a to do takich. To do zmywarki, a to do nabłyszczania, a to i mnóstwo tego jest. Ja wiem, ile wydawałam pieniędzy na tą chemię, kupując raz na jakiś czas wszystko. Tutaj ten koncentrat nam starcza, w zależności oczywiście od tego,
do czego go stosujemy, starczyć nam powinien na 3-4 miesiące. Jedna butelka. I odchodzi nam zapamiętywanie wszystkiego, co mamy kupić, bo dla mnie to był największy problem. Jeżeli chodzi o Wasze pytanie, no dobra, jak jest do wszystkiego, to pewnie jest do niczego. Pamiętacie szare mydło? Ale to stare szare mydło, nie to, co teraz jest, pseudo szare mydło, które ma zupełnie inny skład. Ale kiedyś szare mydło, z tego względu, że było jedynym środkiem chemicznym myjącym na półkach, też było rewelacyjne do wszystkiego. Począwszy od naszej skóry, skończywszy na praniu, zmywaniu, czyszczeniu, było świetnym odplamiaczem, to zresztą też jest dobre. Więc tak naprawdę skład jest istotny. Ja powiem Wam, że przygotowując się do tego odcinka, poprosiłam nawet osobę, która mi przetłumaczyła rosyjska chemiczka, dawała wykład na temat właśnie składowych, najpopularniejszych, używanych w tej całej naszej chemii i przetłumaczono mi to. Postarałam się to zrozumieć, chociaż chemikiem nie jestem i pod filmem dam po prostu krótko, ale sensownie i mam nadzieję zrozumiale opisany skład. I ten skład nie jest bardzo szeroki. Tam jest chyba 5 składników, z których głównym składnikiem aktywnym jest woda, 65%. I drugi składnik nonoksynol 9%. A pozostałe chyba 3 czy 4 składniki to są naprawdę odsetki procent, czyli ich ilość jest naprawdę minimalna, ale najważniejsze jest to, żeby w odpowiedni sposób je dobrać. Ale to sobie doczytacie pod filmem. Ja generalnie jestem przeszczęśliwa, że mam tylko 3 preparaty, z których jeden mogę używać praktycznie do wszystkiego. Nie muszę się denerwować, że jak dzieci zmywają po sobie jakiś tam talerz, to że źle go spłuczą i wtedy będziemy jeść z tego talerza chemię, która została, bo bardzo szybko się spłukuje. No i poza tym jest dla nas przyjazny. Więc tutaj chyba nic więcej nie muszę dodać. Z ręką na sercu polecam Wam i koncentrat, i ocet, i sodę. I naprawdę uwierzcie mi, że to Wam wystarczy w domu. Chyba tyle. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania albo Wasze propozycje, czego Wy używacie i co się u Was sprawdza, to oczywiście zapraszam do komentarzy. A jeżeli Wam się spodobał film, to dziękuję za lajki i subskrybujcie nasz nowy kanał.